No, jak święto wydziału, no to musi być oprawa szczególna i miejsce takoż. Cudownie. Dokładnie, dokładnie, ale to ja zaraz wytłumaczę dlaczego, bo dzisiaj w ogóle okazja wyjątkowa. A, poczekamy z niecierpliwością na te wieści i tę niespodziankę. To ja może na chwilę wyłączę moją kamerę, żeby dać szansę innym, którzy się będą pojawiać. Dobrze. Panie Michale, czy ty, pan też ma hostowanie tego spotkania? Tak, panie dziekanie. Tak, spotkanie było wgenerowane, że hostem głównym jestem ja, bo z mojego konta powstało, ale panu dziekanowi w procesie konfiguracji spotkania dałem alternatywnego hosta z tymi samymi uprawnieniami. Także teraz pan dziekan się wyświetla jako co-host. Gdybym wyszedł, automatycznie dostanie pan głównego hosta. Może pan też wpuszczać osoby, bo tutaj w tym pokoju poczekalni. Tak jest. Dwie osoby w tej chwili już się dołączają. Mamy poczekalnię otwartą, wpuszczamy po kolei. Bardzo dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawałoby się, że. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. dobry, dzień dobry. Wydawałoby się, że mamy już opanowaną tą technologię, a pomyliliśmy linki do spotkania my z panią prodziekan i akurat się na 2 minuty przed połączyliśmy. Dobry, widzę, że jeszcze parę osób czeka. Ja chciałam powiedzieć, że jestem z wydziału, więc mogę Państwu pokazać, jak kwitną bzy na wydziale. Nie wiem, czy będzie widać. Na pewno pięknie. O, jak Zobaczymy zatem. było coś widać? Tak, już tęsknimy. No to Chyba fakt. długo. Spotkaliśmy się na szczepieniach ostatnio w Szpitalu Bielańskim i wszyscy bardzo miło to wspominamy i tęsknimy do tych spotkań. No już miejmy nadzieję, że jesteśmy na ostatniej prostej, że już w przyszłym roku będziemy mogli się w tradycyjny sposób też widzieć o wiele częściej. Nie tylko na szczepienie. Jeszcze chwilę zaczekajmy, dołączają kolejne osoby. Takie 2 minutki jeszcze Dzień może dobry. dajmy. Dzień dobry, witam wszystkich. O, widzę, że już jesteśmy na Facebooku. Jest transmisja, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, co się dzieje na święcie, to będzie w stanie. O, kolejne osoby nam dołączają. Transmisja jest równolegle prowadzona też na kanał YouTube'owy Wydziału Psychologii, także link jest już na stronie. Wszyscy chętni będą mieli dostęp również z tego poziomu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może tak zacznę Zacznij. nie Tylko na szczepienie. udostępniać ekran powoli. Dzień dobry. O, mam nadzieję, że widzicie Państwo całą prezentację. Tak? Już bez tych pomocniczych slajdów.
To panie Michale, prośba do pana, żeby akceptować kolejne osoby, które będą się chciały z nami połączyć. Akceptujemy na bieżąco, panie dziekanie, jak tylko się pojawiają kolejne prośby. Proszę państwa, bardzo serdecznie witam państwa na tym święcie wydziału, które organizujemy w roku przedziwnym, takim roku, który nie miał do tej pory żadnego porównania, być może no trochę ta końcówka zeszłego roku, ale pierwszy raz funkcjonujemy w zupełnie innych ramach. Proszę państwa, ja dzisiaj łączę się z państwem z Pałacu Kazimierzowskiego, ponieważ przed chwilą, dosłownie godzinę, niecałą godzinę temu mieliśmy do czynienia, wydarzyła się tutaj bardzo ważna rzecz dla naszej przyszłości. Proszę państwa, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą naszego nowego budynku, z firmą Mostostal, pan rektor Alojzy Nowak i pan dyrektor Mostostalu podpisali umowę, która no, z dniem dzisiejszym zaczyna ten jej czas biec. W umowie jest zapisane, że 30 miesięcy firma Mostostal ma na wykonanie tej inwestycji. Proszę państwa, to jest o tyle ważny i doniosły moment, że jeszcze nigdy nie byliśmy aż tak blisko naszego nowego budynku. Wprawdzie już mieliśmy kiedyś projekt, mieliśmy plany, ale jeszcze nigdy nie mieliśmy podpisanej umowy na budowę tej inwestycji. Inwestycja jest jednym z ważniejszych elementów kampusu Ochota, jest postrzegana w ogóle przez władze rektorskie jako element spajający ten kampus, jako takie nowe otwarcie dla tego kampusu. No bez wątpienia jest nowym otwarciem dla nas i umożliwi nam no, takie wygodne i efektywne, wygodną i efektywną pracę. Proszę państwa, budowa będzie trwała te 30 miesięcy. No, budynek będzie bardzo duży w porównaniu z naszym obecnym budynkiem. Będzie liczył 8 kondygnacji. Dwie kondygnacje to będą kondygnacje podziemne. Będziemy mieli tam ogród na dachu, będziemy sąsiadowali z wydziałami biologii, fizyki, geologii. Będziemy mogli nawiązywać dzięki temu, czy matematyki, będziemy mogli dzięki temu nawiązywać łatwiej współpracę naukową. Będziemy mieli między innymi aulę na 400 osób i 27 sal dydaktycznych. Będziemy mieli przestrzenie laboratoryjne, będziemy mieli przestrzenie praktyczne, kliniczne. No i proszę państwa, mam nadzieję, że za te no, nie za 30 miesięcy, bo oczywiście jeszcze potem są odbiory, oczywiście jeszcze są, jeszcze jest wyposażenie, ale że w roku 2024-2025 akademickim już będziemy mogli uczyć naszych studentów w nowych przestrzeniach, że będziemy mogli z tych przestrzeni korzystać, żeby w nich pracować, że będziemy mogli tam się spotykać i że będziemy mogli tam robić nasze badania i różne działania o charakterze praktycznym. Proszę państwa, dzisiejsza uroczystość będzie składała się z dwóch części. Tak jak zawsze to było na Święcie Wydziału, będzie część, w której podsumujemy rok, to co się wydarzyło i będzie druga część, w której to studenci wręczą swoje wyróżnienie. Tą pierwszą część, która będzie związana z podsumowaniem, zwieńczy oczywiście wręczenie tradycyjnych wyróżnień, nagród dziekana Wydziału Psychologii, więc bardzo cieszę się, że wszyscy jesteśmy. Witam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych. Proszę państwa, no, rok w pandemii. Nie można rozpocząć podsumowanie naszego roku od tego, że ten rok upłynął nam w rytmie pewnych rygorów sanitarnych, rygorów, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki pracujemy. Proszę państwa, w przeciwieństwie do tej pierwszej fali pandemii, która wybuchła w marcu 2020 roku, na tym etapie pandemii
mogliśmy już pracować w budynku, natomiast no, spotkania, możliwość spotkań była ograniczona, no i reżim sanitarny, rygor pewnych zachowań przez cały ten rok istniał. Proszę Państwa, ale udało nam się przez ten rok przejść no, bardzo dobrze. Nasze wszystkie procesy, które są związane z funkcjonowaniem wydziału, dzieją się, toczą się. Nasi studenci bronią prace magisterskie, nasi studenci uczestniczą w zajęciach. Spotkania zespołów badawczych odbywają się online. Spotkania rad również odbywamy w ten sposób, więc nie mamy opóźnień związanych z różnego rodzaju zawieszeniem różnego rodzaju działań. A przy tym minimalizowaliśmy i minimalizujemy ryzyko, które niesie ze sobą obecna sytuacja epidemiczna. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że już jesteśmy wszyscy, no może jeszcze nie wszyscy, ale większa część z naszej społeczności jest już po pierwszej dawce, drugiej dawce. Ruszają zapisy na szczepienia. Te szczepienia są dostępne również dla naszych studentów, więc jest duży promyczek nadziei, duża szansa na to, że będziemy mogli w przyszłym roku no, wrócić do pewnego rodzaju funkcjonowania, do którego przywykliśmy do tej pory. Proszę Państwa, przy tej okazji chciałem wszystkim podziękować za ten wysiłek, który włożyliśmy w to, żeby wydział działał pomimo tego, że okoliczności są niesłychanie niesprzyjające. Ten wysiłek, który oczywiście jest nieokupiony kosztem, no bo stres, w którym funkcjonowaliśmy przez cały ostatni rok, ten stres wpływał niewątpliwie na to, jakie mieliśmy samopoczucie, jak funkcjonowaliśmy, ale przeszliśmy przez ten okres wspólnie i no, wszyscy możemy się będziemy mogli się spotkać w najbliższym czasie, kiedy już wrócimy do takiej stacjonarnej pracy. Proszę Państwa, to był rok dużych zmian oczywiście. Mamy zmianę ekipy rektorskiej w wyborach, które w tym reżimie pandemicznym przeprowadzono. Wybrano nowego rektora, profesora Alojzego Nowaka. Profesorowi Nowakowi towarzyszy kolegium rektorskie, profesor Sandor Grucza, profesor Ewa Krogulec, profesor Zygmunt Lalak i profesor Sławomir Żółtek, te nazwiska już wszyscy dobrze znamy. No a na wydziale też odbyły się wybory, no i mamy nową ekipę dziekańską. Towarzyszy mi pani profesor Joanna Rączaszek-Leonardi i pani profesor Kamila Bargiel-Matusiewicz, którym no, niesłychanie w tym momencie chcę podziękować za ten trud całego tego roku funkcjonowania w takim no, nietypowym działaniu naszego wydziału. Proszę Państwa, Wydział Psychologii no, ponownie w zeszłym roku był liderem w rankingu perspektyw. Nasza dydaktyka jest przez jednostki te takie zewnętrzne, oceniające, certyfikujące, oceniana bardzo dobrze, jako wyróżniająca się pierwsze miejsce w kraju. To jest duże wyróżnienie. W tym roku ten ranking niedługo będzie ogłoszony. Również trzymamy kciuki za jego wynik. Proszę Państwa, taka witalność naszego wydziału, taką witalność naszej społeczności widać było w pierwszym momencie, kiedy pandemia wybuchła. My oprócz tego, że skupiliśmy się na organizowaniu swojego życia, to skupiliśmy się również na korzystaniu z tego, że ta sytuacja stanowiła wielki eksperyment psychologiczny, społeczny na skalę globalną. Proszę Państwa, powstała grupa badawcza, powstał cały sojusz grup badawczych, które w marcu
2020 roku rozpoczęły badania. Te badania były prowadzone w dostępnych nam w tym momencie, dzięki dostępnym nam w tym momencie platformom. Te badania podsumowano w 24 raportach popularno-naukowych, popularyzujących tą wiedzę, którą zebrano. Na podstawie tych badań powstały publikacje. Te publikacje są w recenzjach często, albo już są opublikowane w bardzo dobrych czasopismach. Wydział Psychologii dzięki temu sojuszowi, ten sojusz koordynowała doktor habilitowana Małgorzata Gambin, wspomagał ją dr Tomasz Oleksy, no i kierownicy tych 24 projektów. To było naprawdę wielkie wydarzenie. To był wielki wysiłek, żeby pomimo tych ogromnych trudności, których doświadczaliśmy w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu, żeby mimo tego tworzyć coś, dzięki czemu zbieraliśmy dane, lepiej zrozumieliśmy to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Proszę Państwa, istnieje strona internetowa, na której możecie Państwo wszystkie te raporty przeczytać i o wszystkich tych badaniach, z tymi wszystkimi tymi badaniami się zapoznać. To jest też bardzo ważny element naszego funkcjonowania na Wydziale, to, że pojawia się popularyzacja, pojawia się myślenie o tym, żebyśmy nasze wyniki przekładali na taką zrozumiałą dla przeciętnego odbiorcy jakość. Proszę Państwa, oczywiście nasz rok zamknął się jak co roku dużymi sukcesami grantowymi. Na tej tabelce widzicie Państwo podsumowanie, jak wiele grantów zdobyliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mamy granty zarówno europejskie, te są szczególnie cenne, ponieważ one uniezależniają nas od takich koniunktur, które dzieją się aktualnie w naszym kraju. Dodatkowo są to projekty bardzo, które uzyskać jest trudno, ponieważ konkurujemy nie w obszarze, nie z aplikującymi psychologami z Polski, ale aplikującymi psychologami z całej Unii Europejskiej. Proszę Państwa, mamy granty oczywiście z NCN-u, w tym obszarze jesteśmy niekwestionowanym liderem, Opus, Sonata, Preludium Bis. Mamy wreszcie granty, które są powiązane z działaniem Uniwersytetu Warszawskiego, z działaniem Inicjatywy Doskonałości i tutaj też 12 projektów w ciągu roku udało nam się pozyskać. Bardzo wszystkim gratuluję. Nie będę tu oczywiście wymieniał tych osób, bo tych grantów jest bardzo dużo, ale wszystkim gratuluję. Proszę Państwa, Wydział Psychologii to też jest ogromny potencjał naukowy. Nasza społeczność w zeszłym roku wyprodukowała, stworzyła, spisała 200 prac, 200 artykułów, które zostały zgłoszone nam w styczniu, w lutym, wtedy, kiedy zbieraliśmy te dane. Proszę Państwa, i te 200 prac oznacza, że średnio rzecz biorąc na pracownika nam wypada ponad dwie, mniej więcej lekko ponad dwie prace. Ale co jest ważniejsze, to, że te publikacje są naprawdę dobre. 79 spośród tych 200 prac to były publikacje za 100 punktów lub wyżej. 68 z tych publikacji, z tych 200 prac to były publikacje za 75-40 punktów. Były też takie publikacje za 20 lub 0, ale proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Spośród tych 79 powyżej 100 punktów mieliśmy sytuację, w której 6 tekstów było za 200 punktów w najlepszych czasopismach o uznanej renomie. 24 kolejne to były czasopisma, to były teksty opublikowane w czasopismach za 140 punktów i aż 49 w czasopismach za 100 punktów. To jest ogromne osiągnięcie nas wszystkich. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym przy tej okazji
wyróżnić, wspomnieć, pokazać Państwu, bo najczęściej w codziennym takim funkcjonowaniu nam to umyka. Osoby, które opublikowały te artykuły, które były w czasopismach za 200 punktów, to Marcin Zajękowski, Karolina Mieszkowska i Ewa Haman, Mirosław Kofta, Wiktor Sora i Michał Bilewicz, Paweł Łowicki i Marcin Zajękowski, drugi artykuł Marcina, Aleksandra Świderska i drugi artykuł Michała Bilewicza. A to są ogromne, ogromne osiągnięcia i bardzo, bardzo się z nich wszyscy cieszymy. Proszę Państwa, oczywiście współpracujemy międzynarodowo. Ta współpraca międzynarodowa ma często wymiar grantów, projektów, które są finansowane z środków europejskich. No i proszę Państwa, w tym roku, w tym czasie dzieją się na naszym wydziale, dzieje się kilka takich projektów. Są projekty profesor Ewy Haman, Polka Norski i Star Wars, które są finansowane wprawdzie przez Narodowe Centrum Nauki, ale z środków, które są środkami europejskimi. Mamy projekt Dynamore, który jest koordynowany i realizowany w ramach warszawskiego zespołu, to jest konsorcjum, którym współpracują badacze z różnych krajów, ale kierowniczką warszawskiego zespołu jest pani dr Dorota Kobylińska. Projekt ten ma również swoją stronę internetową. Proszę Państwa, mamy jak co roku bardzo dużo projektów AidFood. AidFood jest również pewnym konsorcjum, którego ideą jest to, żeby przekładać wyniki badań na praktykę i znajdować zastosowanie dla naszych wysiłków badawczych. No i proszę Państwa, mamy 8 projektów na wydziale, które były realizowane w 2019 i 2020 roku. W te projekty zaangażowana jest pani profesor Dominika Mezon i pani doktor Julia Pardińska. A mamy wreszcie projekt z obszaru twinningu, współpracy naukowej, współpracy międzynarodowej, który jest taką wyjątkową okazją do tego, żeby właśnie tą współpracę nawiązać, kontynuować, rozwijać. I jest to grant realizowany przez panią profesor Joannę Rączaszek-Leonardi. A wreszcie, proszę Państwa, nasze funkcjonowanie na wydziale czy funkcjonowanie w ramach dyscypliny to też zastosowania praktyczne. Pojawiło się wiele oczywiście takich prac, natomiast w tym momencie chciałbym wspomnieć o kilku. Na przykład w tym momencie na stronach uniwersytetu, głównych stronach uniwersytetu możemy przeczytać o pierwszym zastosowaniu mechanizmu sztucznej inteligencji do zwalczania mowy nienawiści i agresji w sieci na podstawie artykułu napisanego przez profesora Bilewicza wraz z jego zespołem badawczym, prac realizowanych wraz z jego zespołem badawczym. Proszę Państwa, pani doktor Aleksandra Bola współtworzyła oprogramowanie do rehabilitacji neuropsychologicznej i interwencji kryzysowej w fizjoterapii realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości. A doktor Izabela Chojnicka współtworzyła pracę dotyczącą zastosowania sztucznych sieci neuronowych w wykrywaniu schizofrenii oraz autyzmu. Profesor Marcin Rzeszutek prowadzi od 10 lat badania nad tym, jak funkcjonują nad dobrostanem, funkcjonowaniem osób zakażonych wirusem HIV w Polsce. No i powstał w tym roku portal, który podsumowuje dorobek tych badań. Wreszcie pani profesor Agnieszka Maryniak była członkinią zespołu eksperckiego, który przygotował polskie rekomendacje diagnostyczne spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, również bardzo istotny społecznie problem.
Wreszcie na polu takiego wpływu naukowego na naszym wydziale zatrudnionych jest dwóch badaczy, którzy znaleźli się w 2% najbardziej cytowanych badaczy na świecie. Jeżeli pan profesor Maciej Stolarski i doktor habilitowany Konrad Jankowski, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że indeksowanych było 2% w tym rankingu, 2% najbardziej cytowanych naukowców, a na Wydziale Psychologii zatrudnionych jest 100 naukowców, no to proszę Państwa, sukces profesora Stolarskiego i Jankowskiego są też sukcesem Wydziału, bo po prostu jesteśmy Wydziałem na światowym poziomie. 2% naszych wykładowców, naszych pracowników znalazło się w 2% najlepszych naukowców, najbardziej cytowanych naukowców na świecie. Wreszcie mamy ludzi zaangażowanych w pracę w redakcjach naukowych czasopism. No i mamy dwie osoby, profesor Zajankowski i profesor Stolarski, którzy zostali stałymi redaktorami czasopisma Personality and Individual Differences, a takimi redaktorami, którzy mają prawo podejmowania decyzji dotyczącej tego, czy dany artykuł się ukaże, czy też nie. To jest bardzo ważna funkcja, wysiłek, ale też ogromnie ważna funkcja dla znaczenia tak naprawdę naszej psychologii różnic indywidualnych na świecie. Proszę Państwa, mamy projekty takie o charakterze edukacyjnym. Profesor Kamila Bargiel-Matusiewicz i magister Agnieszka Łyś w ramach sojuszu czterech uniwersytetów, czy teraz więcej uniwersytetów europejskich, opracowały innowacyjny program edukacyjny dla studentów, który będzie dotyczył metod zapobiegania i postępowania wobec ofiar mobbingu i przemocy na tle płciowym. A psychologia pełni tutaj bardzo istotną funkcję w tym obszarze, ponieważ korzystając z naszej wiedzy badawczej, jesteśmy w stanie zaprojektować właśnie czy to oddziaływania edukacyjne, czy interwencyjne w tym obszarze. Doktor Sabina Toruńczyk-Ruiz została laureatką stypendium imienia Beckera, a pani doktor Alicja Niedźwiecka koordynowała wniosek o zakup przenośnych urządzeń do eye trackingu, który to został sfinansowany w ramach środków IDUBowych przeznaczonych na zakup aparatury. Znowu działalność, która była powiązana z tworzeniem wspólnego frontu po to, żeby uzyskać jakieś środki i umożliwić nam wszystkim korzystanie z nowego sprzętu badawczego. Bardzo, bardzo dziękuję też za tą inicjatywę. Proszę Państwa, w zeszłym roku uruchomiliśmy nowy, chociaż subiektywnie wcale nam się nie wydaje, że wiele się zmieniło, ale jest to nowy program związany z finansowaniem badań wewnętrznych. Dawne środki na BST czy badania doktorantów DSM już nie są środkami, które są normalnie dystrybuowane, zostały uwspólnione. Mamy jedną pulę środków, która zmienia się jej reguły wydatkowania. Musimy wydatkować te środki w rygorze roku budżetowego, czyli do końca grudnia. Natomiast, proszę Państwa, podjęliśmy taką decyzję w Kolegium Dziekańskim, że nasze wsparcie, które do tej pory istniało w ramach BST i DSM, żeby je kontynuować, żeby tworzyć taki system, który będzie promował naszą aktywność naukową, który będzie umożliwiał nam prowadzenie badań nawet wtedy, kiedy w danym konkretnym momencie nie realizujemy dużego grantu zewnętrznego. Proszę Państwa, te fundusze otrzymali zarówno pracownicy, jak i doktoranci szkół doktorskich, no bo zależy nam na tym, żeby wszędzie wszystkie kategorie pracowników angażujących się w badania i wszystkie
typy badań były przez nas wspierane, żeby nasza dyscyplina mogła się rozwijać. Proszę Państwa, taką nowością, taką innowacją było to, że wprowadziliśmy granty na granty, większe środki, które można uzyskać wtedy, kiedy składa się wniosek o zewnętrzny grant z NCN-u. W tym roku przyznano 5 takich grantów dużych, większych na sfinansowanie badań, które będą prowadziły do tworzenia nowych wniosków grantowych. Gratuluję wszystkim, którzy podjęli ten trud i też zgłosili swoje wnioski w tym naszym wewnętrznym konkursie. Proszę Państwa, wreszcie tamto było w grudniu, a w styczniu mieliśmy wybory kolejne, prowadzone w zdalny sposób. Wybory członków rad, Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, Rady Dydaktycznej. Mamy dwie, proszę Państwa, na Wydziale dla Psychologii, Stosowanej Psychologii Zwierząt i drugą, którą współtworzymy z filozofią dla kognitywistyki i cognitive science. Proszę Państwa, mamy też nowych przewodniczących, czasem nowych, czasem starych, przewodniczących tych rad. Pan profesor Wojciech Dragan został przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. W tej radzie ma dwoje zastępców, profesora Marcina Zajankowskiego i dr Dorotę Kobylińską. Rada Dydaktyczna na Psychologii i Stosowanej Psychologii Zwierząt ma przewodniczącego profesora Rynkiewicza, Andrzeja Rynkiewicza i doktora Jerzego Wojciechowskiego, wiceprzewodniczącego. No a na kognitywistyce znowu nasz sukces, ponieważ profesor Maciej Haman został przewodniczącym tamtej rady, a doktor habilitowana Justyna Grudzińska-Zawadowska została wiceprzewodniczącą i jest to pani z filozofii. Proszę Państwa, nasi studenci w tym trudnym czasie też odnosili sukcesy. Mamy na przykład stypendia ministra edukacji i nauki za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane dla studentów na okres roku. Mamy to stypendium dla Zuzanny Kozakiewicz, Antoniny Tanek, Adama Sobieszka oraz Alicji Dobrzykowskiej. Trójka jest pierwsza z psychologii i ostatnia studentka jest z Cognitive Science. Mamy nagrodę dla Filipa Łazowskiego, nagrodę imienia profesora Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Ta nagroda została przyznana przez komisję za pracę, która dotyczyła wyuczonej bezradności i emocjonalnego testu Stroopa i powstała w takim wspólnym promotorstwie moim i profesora Kofty. Mamy też wyróżnienie dla Iwony Nowakowskiej, która jest już absolwentką UW, za pracę magisterską, która dotyczyła postaw młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych, która powstała pod opieką pani profesor Ewy Pisur. Proszę Państwa, mamy sukcesy doktorantów, mamy granty Etiuda, Magdalena Skrocka, Piotr Litwin, Wojciech Waleriańczyk otrzymali środki finansowe z NCN w tym konkursie. Mamy granty Preludium, Małgorzata Pięta i Anna Wysocka. Proszę Państwa, w ostatnim roku ukazała się książka, która w swojej idei jest początkiem serii wydawniczej prezentującej polskiemu też czytelnikowi to, co najważniejsze dzieje się w naszej dyscyplinie, co najważniejsze dzieje się na naszym wydziale. Idea jest taka, żeby była to seria wydawnicza, w której poszczególne tomy będą miały określone tematy, no i żeby nasi pracownicy w tych tomach publikowali swoje wyniki badań, czy też podsumowywali to, co do tej pory udało im się opracować i osiągnąć. Gratuluję pani profesor Kamili Bardiel-Matusiewicz i profesor Marii Ledzińskiej, które podjęły się redakcji naukowej, koordynowania tego ogromnego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, na wydziale
Od już dłuższego czasu działa zespół do spraw rozwoju dydaktyki. To jest ogromne przedsięwzięcie wynikające w dużej mierze z pasji naszych pracowników do tego, żeby uczyć. W skład tego zespołu wchodzi kilka osób, które spotykają się, próbują zdefiniować, co to znaczy prowadzić doskonałą dydaktykę i dzielą się z nami wszystkimi tym wynikiem tej pracy. To jest bardzo cenna inicjatywa, ponieważ Wydział Psychologii nie tylko nauką, ale i dydaktyką stoi i to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, można przeczytać w newsletterze o tym, jakie są te podstawowe osiągnięcia, wyniki tych prac. Można uczestniczyć w warsztatach i do tego wszystkich zachęcam. I też w tym miejscu chciałem rozreklamować, jeżeli jeszcze oczywiście ktoś nie wie, bo myślę, że do wszystkich już ta informacja dotarła. Wreszcie, proszę Państwa, przy okazji dydaktyki chciałem podziękować za wsparcie, które pani Zosia Borska-Mądrzycka nam udzielała wszystkim w tym, żeby odnaleźć się gdzieś tam w tych meandrach trudności z opanowaniem platformy Campus czy egzaminów zdalnych. Poza tym te okazje do takich spotkań i porozmawiania o dydaktyce to było naprawdę bardzo cenne, mam wrażenie, w tym okresie. Proszę Państwa, nasza społeczność, przedstawiciele i przedstawicielki naszej społeczności funkcjonują w wielu ciałach uniwersyteckich. Na wielu miejscach angażują się z tym swoim zaangażowaniem w obszarze organizacyjnym w pracę całego uniwersytetu. Proszę Państwa, to jest niesłychanie istotne, ponieważ Wydział Psychologii będzie silny, dyscyplina psychologii będzie silna, nasze miejsce na uniwersytecie będzie tym silniejsze, im bardziej będziemy się angażowali w różne działania centralne. No i proszę Państwa, profesor Agnieszka Maryniak jest senatorką Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Ewa Hamam pracuje w Komisji do Spraw Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Profesor Szuster Kowalewicz w Komisji do Spraw Zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni. Profesor Michał Bilewicz w Komisji do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji. Profesor Marcin Zajemkowski w Zespole do Spraw Ewaluacji Działalności Naukowej. To jest bardzo ważny zespół, związany z nadchodzącą parametryzacją. Na uniwersytecie ten zespół jest bardzo w tym momencie aktywny. Pani doktor habilitowana Anna Cierpka i doktor habilitowana Małgorzata Gambin zostały naszymi przedstawicielkami w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Oprócz tego mamy oczywiście zaangażowanych osoby w Radę Naukową Szkoły Międzydziedzinowej. Tu profesor Joanna Ręczaszek-Leonardi jest właśnie przykładem osoby, która jest w tym obszarze zaangażowana. Doktor Magdalena Budziszewska została powołana w skład zespołu do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego, rektorskiego zespołu. Doktor Alicja Niedźwiecka do komisji do spraw oceny wniosków stypendialnych. Doktor Hubert Suszek do zespołu, który ma się zajmować rozpatrywaniem odwołań od negatywnej oceny okresowej nauczycieli akademickich. A dyrektor Maria Cywińska w Komisji do Spraw Przeciwdziałania Mobbingowi. A wszyscy, jeszcze raz chciałbym podkreślić i podziękować wszystkim Państwu, którzy godziliście się podejmować te funkcje, które są funkcjami takimi często angażującymi, często wymagającymi od nas tego, żeby spotkać się z przedstawicielem innych dyscyplin, innych wydziałów, żeby przedstawiać nasz punkt widzenia, ale dzięki temu budować też tą siłę i rozpoznawalność Wydziału Psychologii. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Proszę Państwa, Wydział Psychologii to również nasze zaangażowanie społeczne, rozwiązywanie i czasem wyrażanie głosu, bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać, ale wyrażanie naszego zdania w różnych kwestiach, w których to zdanie powinno wybrzmieć. Proszę Państwa, jesteśmy dzięki aktywności dr Magdaleny Budziszewskiej i zespołu, który wokół niej powstał, jesteśmy zaangażowani w kwestie klimatyczne i radzenia sobie, czy promowania
radzenia sobie z tymi wyzwaniami, jakie stawia przed nami narastający kryzys klimatyczny. Proszę Państwa, Rada Wydziału podejmowała decyzje, podejmowała uchwały, które wyrażały wsparcie zarówno dla czy nasz sprzeciw, wsparcie dla ustawy o ochronie zwierząt, czy też nasz sprzeciw wobec tego, co się dzieje w sferze polityki, w sferze społecznej, a co dotyczy osób LGBT+, albo też tego, co się wydarzyło w trakcie tych zaostrzenia, tego takiego pozaparlamentarnego zaostrzenia ustawy aborcyjnej. A proszę Państwa, nasz wydział i to, że zajmujemy się psychologią, daje nam też możliwość udzielania wsparcia wszystkim tym, których to ta sytuacja, ta atmosfera, w której funkcjonują, bardzo wpływa negatywnie psychologicznie, psychicznie na ich funkcjonowanie, na ich dobrostan. Proszę Państwa, na Wydziale Psychologii działa Centrum Pomocy Psychologicznej, które organizuje terapię krótkoterminową, grupy terapeutyczne, poradnictwo, warsztaty. To są inicjatywy, które są bardzo widoczne na Uniwersytecie, które są bardzo potrzebne i ta potrzeba jest wyrażana właściwie na każdym kroku, kiedy mówimy o takich trudnych sytuacjach, w których nasi studenci mogą się znajdować. Mamy na przykład, proszę Państwa, inicjatywę, która dotyczy powołania Centrum Wsparcia Akademickiego Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami UW, takiej nowej jednostki, która pomaga osobom ze spektrum autyzmu w ich codziennym funkcjonowaniu na uczelni. Ten program obejmuje wsparcie, konsultacje psychologiczne, tutoring studencki, model diagnozy potrzeb i wsparcia, dedykowany też poradnik, który został opracowany. No i tutaj pan dr Mateusz Płatas i profesor Ewa Pisula są osobami, które ten program bardzo mocno się angażują. Proszę Państwa, ostatni rok to był też rok, w którym zdarzyły się niestety odejścia ważnych dla nas osób. Tak złożyło się, że te osoby odchodziły od nas jedna wręcz po drugiej. To był bardzo trudny dla nas wszystkich czas. Profesor Tadeusz Gałkowski, profesor Jan Strelał, profesor Elżbieta Ranowska, profesor Jerzy Melibruda i profesor Adam Frączek to były osoby, które bardzo wiele znaczyły dla naszego środowiska. Proszę Państwa, przy tej okazji chcę wszystkich zaprosić na, wiecie też Państwo o tym, że to się odbywa, ale ten jubileusz się odbywa, ale chciałbym jeszcze raz wszystkich zaprosić 31 maja o godzinie 10 w formie online odbędą się uroczystości związane z jubileuszem urodzin 90. jubileuszem urodzin profesora Jana Strelała. Profesor Wojciech Dragan organizuje tę uroczystość z naszej strony, natomiast wszystko odbywa się w przestrzeni wirtualnej Uniwersytetu SWPS. Proszę Państwa, z takich jubileusz, z takich ważnych wydarzeń dla naszej społeczności trzeba odnotować jubileusz urodzin profesor Idalii Kurcz, który odbył się 10 września, też w formie online, też w formie zdalnej. Jego każdy z Państwa może odsłuchać, wziąć udział w tym jubileuszu, ponieważ on jest dostępny, nagranie z niego jest dostępne w aktualnościach na stronie naszego wydziału. Ten jubileusz, tutaj ogromne podziękowanie dla uczniów i współpracowników, pani profesor, którzy ten jubileusz zorganizowali i byli inicjatorami i organizatorami przeprowadzającymi tak ważne dla nas wydarzenie. Pani profesor była wzruszona tym, że ta okazja i ta pamięć i te ciepłe słowa kierowane przez jej uczniów miały miejsce. Proszę Państwa, wreszcie pojawiają się nowe inicjatywy takie, które są związane
czy to zarówno z funkcjonowaniem naszym naukowym. Pandemia dała nam taką okazję do tego, że w łatwy sposób możemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach. A powstało seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, a powstały seminaria rozwojowe, powstały seminaria strelałowskie, a powstały bardzo często, znaczy właśnie nie powstały, tylko bardzo łatwo teraz uczestniczyć w seminariach katedr, na przykład Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Te wszystkie wydarzenia naukowe umożliwiają nam właśnie poznanie tego, co dzieje się w pokoju obok często, co nasi osoby, które znamy, robią naukowo, to pozwala zawiązywać różnego rodzaju też współpracę. To wszystko bardzo cenna inicjatywa i bardzo cieszę się, że one mają miejsce. Proszę Państwa, wkrótce, w przyszłym roku wystartuje, najprawdopodobniej już w przyszłym roku wystartuje cykl spotkań Psychologia ma wpływ, dotyczących praktycznych zastosowań psychologii. Cykl tutaj dr Mateusz Płatos podjął się koordynowania tego przedsięwzięcia Psychologia dla edukacji, dr Anna Andzulewicz. Zapraszamy wszystkich tutaj trochę w imieniu zespołu do spraw promocji, który powstał w tym roku na Wydziale. Zapraszamy wszystkich do kontaktu, do zgłaszania swoich inicjatyw. Te inicjatywy będziemy starali się wspierać i no, też promować i pokazywać na zewnątrz, tak żeby jak najwięcej osób o nich się dowiedziało. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Proszę Państwa, no i teraz ostatnia ta część z przeglądu roku, podsumowania roku, czyli część, która będzie związana z wręczeniem wyróżnień dziekan. Proszę Państwa, nam bardzo w kolegium zależy, żeby ten system taki motywujący, nagradzający nasze zaangażowanie był systemem kompleksowym, żeby był też systemem takim, który jest no, połączony, wynegocjowany, taki uzgodniony w obrębie nas wszystkich, który będzie no, w jak najlepszym stopniu sprawiał, że będzie nam się chciało angażować w różnego rodzaju aktywności, ale też, że będziemy czuli, że jesteśmy za nie doceniani, że jesteśmy, że widać tą naszą aktywność. To nie jest proste, ponieważ spośród blisko 100 osób zatrudnionych jako naukowcy i ponad 50-60, które są zatrudnione w administracji, każdy z nas angażuje się, ja mam wrażenie, ponadprzeciętnie. To jest niemożliwe oczywiście, ale ponadprzeciętne zaangażowanie takie naukowca w Polsce albo ponadprzeciętne zaangażowanie pracownika administracji uczelni w Polsce. W związku z czym jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, żeby te nagrody i wyróżnienia i docenienie, bo to przede wszystkim o docenienie chodzi, żeby ono trafiało i było w taki sprawiedliwy sposób przydzielane. Chciałbym, proszę Państwa, żeby stąd nasz pomysł na to, żeby nagrody dziekana, te wyróżnienia dziekana podlegały pewnej ewolucji, ponieważ bardzo istotne jest, żeby wszystkie elementy naszej pracy były doceniane. Praca naukowa, praca dydaktyczna i praca organizacyjna. Pomysł nasz w tym roku jest taki, żebyśmy te nagrody dziekana uczynili nagrodami głównie organizacyjnymi, choć jest jeden wyjątek, o którym za chwilę Państwu opowiem. Proszę Państwa, nagrody organizacyjne dlaczego? Dlatego, że to jest najtrudniejszy element naszej pracy. Ten wysiłek, który jest wkładany przez nas w usprawnianie funkcjonowania nas wszystkich, usprawnianie w działanie komisji Rady Wydziału, działanie zespołów, w opracowywanie różnych działań, które mają sprawić, że będzie nam się lepiej, efektywniej pracowało. Ten wysiłek jest często duży i często przechodzi bez echa i często trudno go dostrzec i rozpoznać. Chcemy, żeby takie zaangażowania, które są zaangażowaniem ewidentnie powyżej przeciętnej, powyżej takie rozpoznawalne, zaangażowania w opracowanie pewnego rodzaju
innowacji, czy może innowacja to nie jest dobre słowo, ale pewnego rodzaju działania, które doprowadzi do tego, że my jako cała społeczność funkcjonujemy lepiej, żeby to było doceniane i żebyśmy byli w stanie się też cieszyć tego rodzaju osiągnięciami. Stąd pierwsze nagrody dziekana, które dzisiaj wręczymy, to są nagrody za działalność organizacyjną. Teraz proszę Państwa, pierwsze wyróżnienie trafi do zespołu. Do zespołu, który stworzył zupełnie nowe, wysokie standardy działania ciała uniwersyteckiego, którego wcześniej nie było. A za to, że ten zespół podjął się odpowiedzialnych zadań, pomimo tego, że działał w warunkach ogromnej niepewności. Jak coś tworzy się de novo, to trzeba bardzo się wysilić, żeby podjąć taki wysiłek, żeby to wszystko działało tak jak powinno działać. Proszę Państwa, poza tym działania tego zespołu sprowadzały się do koordynowania prawidłowej współpracy dużej grupy ludzi, dużej grupy indywidualistów, na których zaangażowanie było niezbędne do tego, żeby całość tego programu, projektu się udała. Proszę Państwa, nagroda trafia do zespołu, który tworzył Radę Naukową Dyscypliny w poprzedniej kadencji. Ten zespół to profesor Ewa Pisula, i to tutaj trafia połowa nagrody, i wiceprzewodniczący Rady, profesor Maciej Haman, profesor Marcin Zajękowski, i trafia również do pani Agnieszki Szczęsnej, bez której wysiłku i współpracy i pomocy całe to przedsięwzięcie by się też nie udało. Gratuluję. I czy jest może z nami pani profesor Pisul? Tak, jestem. No ja jestem ogromnie zaskoczona, także nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. No, ogromnie tak się cieszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Kompletne zaskoczenie. Tak myśleliśmy i chcieliśmy, żeby to było zaskoczenie. My ze swojej strony właśnie wyrażę tutaj zdanie całego kolegium. To był ogromny wysiłek. To było widać. Tak naprawdę prowadzenie spotkań, prowadzenie tych spraw, ślęczenie bardzo często w prawie, w takich procedurach, sposobach procedowania spraw, które są dla nas istotne. To był ogromny wysiłek i bez tego zaangażowania on by się w taki sposób nie udał. Oczywiście taki podział nagrody jest już do dyspozycji przewodniczącej, natomiast gratuluję jeszcze raz i dziękuję za podjęcie tego ogromnego wyzwania w tak trudnym czasie. Ja jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie powiedzieć, to ja wszystkim dziękuję Państwu za współpracę, bo tylko dzięki tej współpracy znakomitej ze strony wszystkich Państwa było możliwe takie właśnie względnie spokojne przejście tego pierwszego trudnego rzeczywiście okresu, kiedy tak dużo było tych niejasności. Także bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze. Gratuluję i brawo jeszcze raz, takie wirtualne w przestrzeni przekazywane, ale brawo. Joanna, chcesz podnieść rękę, widzę. Nie. A, to jest, rozumiem, brawo. To jest znak, że brawo. Bardzo dziękuję. Dobra, proszę Państwa, drugie wyróżnienie, jest wyróżnieniem za wykonywanie żmudnych, ogromnie czasochłonnych, pracochłonnych poszukiwań informacji. Za ciągłe monitorowanie stanu prawnego. I proszę Państwa, z własnej nieprzymuszonej woli, wcale nie wynikające z normalnych obowiązków. Za gotowość do tego, żeby analizować różne warianty, różne scenariusze. Za ogromne wsparcie dla całego wydziału.
Tak, proszę Państwa, nagroda idzie do pani Marty Cudnej-Kaczorowskiej, która w zeszłym roku wykonała tytaniczną pracę powiązaną z różnymi tak naprawdę obszarami, począwszy od parametryzacji, przygotowań do parametryzacji, śledzenia tego stanu i było to te wysiłki, te zaangażowanie było bardzo, bardzo doceniane przez wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia raportu o stanie dyscypliny, czy też w działania parametryzacyjne. Pani Marto, czy pani... Ojej, ja bardzo, bardzo dziękuję. Mi się ciągle wydaje, że ja po prostu przychodzę do pracy i robię swoje, więc jest mi miło, że ktoś to docenia. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy mi gratulują na czacie. Dzięki. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Gratuluję i brawo. Proszę Państwa, kolejne wyróżnienie wędruje do osoby, która zaangażowała się w rozwiązywanie problemów i wyzwań w pracy w warunkach, do których nikt nie był wcześniej przyzwyczajony, a można nawet zaryzykować bardziej, że nikt nawet ich nie przewidywał. A proszę Państwa, za koordynowanie działań pomocowych dla osób, które były zagubione w meandrach opcji. A do osoby, która zaangażowała się w wspomożenie tego, że jedna z podstawowych funkcji wydziału działała, jakby nic się w naszym otoczeniu nie działo. Teraz proszę Państwa, wyróżnienie wędruje do pani magister Zofii Borskiej-Mądrzyckiej. I muszę chyba dodawać, że za ten cały wysiłek, wypełnienie funkcji koordynatora naszej dydaktyki zdalnej. Czy pani Zosia jest z nami? Jestem bardzo zaskoczona. Bardzo dziękuję. Ja trochę tak jak Marta, tak? Ja po prostu też nie przychodzę, bo siedzę, pracuję z domu, ale no po prostu... Tak, staram się wykonywać moją pracę. Bardzo się cieszę, że się przydałam, tak, że mogłam, tak, że mogłam wszystkich Państwa wspomagać. I też dziękuję za zaufanie, bo to wymagało jednak też zaufania ze strony wykładowców, ze strony wydziału. Więc cieszę się, że się nam udało i mam nadzieję, że przyszły rok będzie lżejszy dla wszystkich. Wszyscy mamy na to nadzieję, a ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to zaangażowanie, bo pani aktywność naprawdę usprawniła nam, pomogła nam przeżyć ten trudny czas. Bardzo, bardzo dziękuję. A proszę Państwa, teraz przejdziemy do kolejnego wyróżnienia. I to jest wyróżnienie za wieloletnie. I tu trzeba podkreślić to wieloletnie przewodniczenie jednej z najbardziej absorbujących komisji wydziałowych. Komisji, która pracuje kilka razy w roku, która na swoją pracę poświęca kilka razy w roku kilkanaście godzin, a która je też ma już ogromnie ugruntowaną markę, renomę nawet poza Uniwersytetem Warszawskim. I w dużej mierze jest to zasługa działań i mądrego prowadzenia prac przez tą nagrodzoną przez nas osobę. A za sumienne przestrzeganie terminów i formalności, a za godzenie wielu perspektyw i tytaniczny wysiłek, za pracę, która bardzo często, która jest cicha i której nie widać, ale dzięki której właściwie wszystkie te sukcesy publikacyjne mogły zaistnieć. Proszę Państwa, osobą nagrodzoną jest pani doktor habilitowana Grażyna Katra za przewodniczenie Komisji Etyki.
to jest już kolejna kadencja, w której pani profesor przewodniczy. Gratuluję. Czy jest z nami pani profesor Katra? Chyba nie, ale przesyłamy w takim razie te wirtualne nasze gratulacje i podziękowania za, te, za takie, takie właśnie wypełnianie swoich zadań takich organizacyjnych związanych z prowadzeniem tej komisji. Proszę Państwa, kolejne wyróżnienie idzie dla, to będzie grupowe wyróżnienie, dla pewnej grupy naszych pracowników, całego zespołu, który stanowił pierwszą linię obrony wydziału podczas pandemii. Ta linia była obecna niezależnie od tego, czy my wszyscy pracowaliśmy zdalnie, czy nie pracowaliśmy zdalnie, czy próbowaliśmy wracać. Ci ludzie byli zawsze na stanowisku. A zadbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich, za zaangażowanie i za czujność, która była niezwykle istotna wtedy, kiedy mówiliśmy o funkcjonowaniu w reżimie sanitarnym, w przestrzeganiu tych obostrzeń, które są w naszym otoczeniu, w których funkcjonujemy wciąż. Proszę Państwa, ta nagroda biegnie do zespołu pracowników portierni pani Justyny Kruk, pani Agnieszki Wróbel, pana Andrzeja Króla i pana Władysława Urzędy. Czy jest ktoś z nami? Brawo w ogóle przede wszystkim. I czy ktoś z portierni jest wśród nas? No, z portierni chyba nie ma, ale to ja sobie pozwolę zabrać głos jako szef tej grupy. I chciałbym serdecznie jeszcze raz tej grupie podziękować. Tutaj nasze panie, nasi panowie dzielnie nas tutaj reprezentowali, dzielnie stawiali czoło tym wszystkim przeciwnościom covidowym i naprawdę super robota i naprawdę gratuluję i dziękuję za to, że po prostu byli w tym okresie i będą na pewno. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Więc jeszcze raz brawo dla ich wysiłku i dla ich działań. Proszę Państwa, no i teraz a przyjdzie pora na kolejne wyróżnienie, ostatnie już dzisiaj. Wyróżnienie, które jest z nowym wyróżnieniem. Konkurs jest nowy, bardzo spójny z takim myśleniem w kategoriach takiego szerokiego nagradzania spektrum, całego spektrum aktywności, które prowadzą do tego, że badania, które prowadzimy, są najwyższej jakości, że jesteśmy w stanie odkryć nowe rzeczy, pomimo tego, że badania, które prowadzą do tego odkrycia, są trudne, żmudne, czasem trzeba sobie dosłownie pobrudzić ręce, żeby je przeprowadzić. Takich badań, które z punktu widzenia czystego rachunku zysków i strat, można by powiedzieć, że nawet nie opłacałoby się prowadzić, ale bez nich nie ma tej dyscypliny psychologia jako takiej, tej doskonałości naukowej, która jest obecna wśród nas. Proszę Państwa, do kolegium z pomysłem, to jest oczywiście wynik, ta nagroda i jej ustanowienie jest elementem pomysłu, który wyszedł oddolnie. Doktor Rafał Styła zwrócił nam uwagę, że brakuje tego typu wyróżnień, że nagradzamy za publikację, owszem, ale nie bierzemy bardzo często pod uwagę jakości wysiłku włożonego w prowadzenie tych badań. I nie mówimy tutaj o nagrodzie, która jest przyznawana pracom czy działaniom, które nie są sukcesem naukowym. One są ogromnym sukcesem naukowym, są opublikowane w porządnych czasopismach, ale z samego faktu, że praca badawcza jest trudna, żmudna i czasochłonna, wynika to,
że badacz, który się w tego typu pracę zaangażuje, nie jest w stanie wykonać tak wielu badań, jakby chciał być może. Proszę Państwa, te badania, doktor Styła skrzyknął zespół, który opracował regulamin. Ten regulamin Państwu wysłałem 2 tygodnie temu. No i w oparciu o ten regulamin zebraliśmy wnioski. I te wnioski w komisji, jaką stanowiło Kolegium Dziekańskie, oceniliśmy i postanowiliśmy przyznać wyróżnienia. Pierwszy raz w tym roku przypomnę, że to są wyróżnienia za badania, które po pierwsze przeszły sito selekcji publikacyjnej. Ukazały się w porządnych czasopismach, ale oceniane było tutaj jakość wkładu naukowego i to, jak wynikał, jaki trud, czy jaki wysiłek był włożony w to, żeby znaleźć odpowiedzi na te ważkie problemy teoretyczne, na te ważkie pytania badawcze, które sobie autorzy postawili. I teraz, proszę Państwa, pierwsza nagroda wędruje do zespołu. Ta nagroda wędruje do zespołu kierowanego przez panią profesor Emilię Łoje, którego w skład wchodzi dr Agnieszka Pluta i dr Marta Sowańska. Brawo. Teraz powiem za co, zanim przekażę jeszcze głos pewnie pani profesor Łoje, bądź komuś z zespołu, to powiem za co. A te badania, które ten zespół, panie zgłosiły, to były badania dotyczące wpływu starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV. A więc, proszę Państwa, no już sam problematyka, temat wskazuje, że badania prowadzono bardzo specyficznej populacji, trudno dostępne. Proszę Państwa, w badania te zaangażowanych było 7 partnerów instytucjonalnych z Polski i z zagranicy. Badania miały charakter medyczny, neuropsychologiczny, chemosensoryczny i badania o charakterze neuroobrazowym. Grupa kliniczna, osoby z pozytywnym wynikiem testu HIV oraz grupa kontrolna w ilości 100 osób. Proszę Państwa, co wyszło, co się okazało, jaką wiedzę uzyskaliśmy z tych badań? Około 15% osób młodych z dodatnim wynikiem testu HIV i ponad 40% osób starszych z dodatnim wynikiem testu występują zaburzenia poznawcze już we wczesnych etapach zakażenia. U osób z dodatnim wynikiem testu wraz z wiekiem, długością zakażenia i spadkiem odporności nasila się redukcja objętości wybranych struktur istoty szarej i ogólnej objętości istoty białej mózgu oraz zaburzenia związane z dyfuzją wody w szlakach nerwowych. Już u młodych osób z dodatnim wynikiem testu obserwuje się patologiczne zmiany w sile połączeń czynnościowych sieci neuronalnych w warunkach spoczynkowych mózgu. Zaobserwowano także zaburzenia pracy mózgu podczas wykonywania zadań poznawczych. U osób młodych z dodatnim wynikiem testu nadmierna aktywność i starszych z dodatnim wynikiem testu brak aktywności z osobami w porównaniu z osobami o ujemnym wyniku testu. Proszę Państwa, i teraz pani profesor Łojek, czy jest z nami? Czy chciałaby pani? Jestem bardzo, bardzo wzruszona, naprawdę. I bardzo, bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. Rzeczywiście to była bardzo trudna praca bardzo, bardzo wielu osób. Jestem wzruszona, prawdę mówiąc, to myślałam sobie, że to jest niemożliwe, żebyście Państwo jakoś, nie wiem, to zauważyli, ale
ale bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję całemu zespołowi, bo to była rzeczywiście ogromna praca. No dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję. Może Agnieszka, Marta chcą powiedzieć coś. Ja też bardzo dziękuję wszystkim. I po pierwsze, analiza tego zgłoszenia pokazała nam, że właśnie o to nam chodziło. Właśnie o docenienie badań, które toczą się na przestrzeni lat, wymagają ogromnego wysiłku, ogromnego zaangażowania i stanowią tak naprawdę clue tego, czym jest psychologia, bo dają konkretną wiedzę, konkretnym takim potrzebnym codziennym funkcjonowaniu, dobrostanie określonej grupy ludzi. Naprawdę ten wniosek i te badania nas zauroczyły i bardzo się cieszę, że mamy okazję w ogóle o nich powiedzieć tak publicznie i wszystkim. Bardzo dziękuję za to, że pani profesor ten zespół prowadziła i te badania się toczyły i zakończyły się sukcesem. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ale mamy jeszcze jedną nagrodę w tym obszarze, ponieważ badania, które są badaniami wymagającymi dużego wysiłku, właśnie uważam, że bardzo wartościowe jest to, żeby je promować i o nich mówić. I ta nagroda trafia do pana doktora habilitowanego Pawła Holasa za badania, za projekt badawczy mający na celu wstępną ocenę skuteczności oraz mechanizmów działania terapii poznawczej opartej na uważności. Gratuluję i brawo dla wyróżnionego. Teraz proszę państwa, co takiego w tym zgłoszeniu, na czym polegały te badania? Jest to nowa terapia, nowa metoda terapii w Polsce. Ona jeszcze nie została zbadana. Zastosowane przez pana doktora habilitowanego Holasa metody badawcze pozwoliły na ocenę neurofizjologiczną, psychofizyczną, poznawczą, lingwistyczną oraz kwestionariuszową właśnie skuteczności tej terapii. Podczas wielostopniowej rekrutacji do badania wystartowano z próby 692 osób. Wyłoniono 81 z dużą depresją. Pomiary ukończyło 25 osób w grupie, której stosowano terapię poznawczą opartą na uważności i 28 w grupie kontrolnej. Przeprowadzono też między innymi na przykład badania EEG i w tym badaniu wzięło udział 28 osób. Proszę państwa, jakie wnioski płyną z tych badań? No, że terapia poznawcza oparta na uważności jest skuteczna w leczeniu epizodów depresji. Że ta zmiana objawowa w grupie, w której stosowano tą terapię nową, była poprzedzona przez modyfikację tendencyjności uwagi wobec bodźców emocjonalnych, miary stricte poznawcze. W grupie, w której zastosowano terapię, o której mowa, doszło do odwrócenia depresyjnych tendencyjności uwagi oraz tendencji do nawykowego, repetytywnego myślenia. Zaobserwowano zmiany w dziennym funkcjonowaniu po terapii opartej na uważności, no i pojawiły się umiejętności regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem, no wyższe niż w grupie kontrolnej. Czy jest z nami pan profesor Holas? Tak jestem. Dziękuję ogromnie. Bardzo się cieszę, też trochę w to nie wierzyłem, to jest bardzo miła okoliczność i tak pomyślałem, że można by ją zadedykować też takiej jakiejś wadze badań w obszarze też klinicznym, w depresji, czyli najczęstszym problemie zdrowia psychicznego. Także cieszę się ogromnie i te badania dalej będziemy kontynuować i mam nadzieję, że jeszcze
niejedno miłe doniesienie o skuteczności, dokładnie mechanizmie w tym obszarze będziemy mogli przedstawić. Także ja bym tylko podziękował, że to oczywiście nie jest moja własna praca, tylko zespołowa, to się nie da takich badań robić samemu. W szczególności to jest międzywydziałowa, ponieważ głównie to byli współpracujący badacze z WPS-u, z profesor Izabela Krejc, obecnie profesor, też Marzena Rucanowska, obecnie w Instytucie Psychologii PAN-u, też John Neslek z USA, ale obecnie też częściowo w Poznaniu na WPS-ie, także to są współpracownicy, także przekażę im też tutaj... Gratulacje i wyrazy uznania. Jeszcze raz gratulacje też i wyrazy uznania. Te ważne, tak naprawdę uznaliśmy, że te obie prace, które teraz zaprezentowaliśmy, te oba zgłoszenia zasługują na to, żeby opowiedzieć o nich szerzej i żeby zaistniały też w naszej zbiorowej świadomości przy okazji Święta Wydziału. Proszę Państwa, z mojej strony to już tyle. Przekazuję teraz głos studentom, którzy jak co roku urządzają swój plebiscyt, urządzają wybory na najlepszego wykładowcę, wykładowczynię w różnych kategoriach. No i czy jest pani Karolina Isalska albo przedstawiciele samorządu, którzy będą tą część studencką prowadzili? Jest. Jesteśmy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś? Jeszcze. Tutaj mam ze mną być. Jest. Do tego. No dobrze. Bardzo dziękujemy. Ja zaraz wyświetlę prezentację. Ale tak, może najpierw słowem wstępu. Bardzo dziękujemy oczywiście za zaproszenie. Rok temu mówiliśmy, pamiętam, że mamy nadzieję, że kolejna edycja Złotych Psi będzie mogła odbyć się na Wydziałowej Auli, no ale oczekiwania się nie sprawdziły i znowu jesteśmy tutaj. Ja się powoli zaczynam przyzwyczajać i myślę, że wszyscy powoli zaczynamy już się przyzwyczajać do tej sytuacji. Ale oczywiście mam nadzieję, że za niedługo wrócimy i że większość z nas też będzie wolała już wrócić do spotkań stacjonarnych. Mi osobiście ten rok upłynął bardzo szybko i w sumie nie mogę uwierzyć, że już jest maj i za chwilę będzie sesja i egzaminy. Wydawało mi się tak na początku, że może to dlatego, że niewiele się dzieje, że wszystko jest online, ale teraz się przysłuchiwałam tej prezentacji i potem zrobiłam taki krótki, porządny rachunek sumienia. No i zdałam sobie sprawę, że dzieje się bardzo dużo, wydział się rozwija i zarówno jeśli chodzi o naukę, jak i dydaktykę. My też organizowaliśmy różne wydarzenia, z tego co słyszę też studenci korzystają z tego czasu, który się pojawił trochę na rozwój różnych zainteresowań, ale na przykład też to na przygotowanie na zajęcia, co czasami mogło być na przykład trudne ze względu na konieczność dojazdu, czy jakieś takie inne rzeczy, które się działy. No i dlatego zanim przejdziemy do rozdania, to chciałabym powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo dumna z nas wszystkich, z pracowników, pracowniczek, ze studentów i studentek, że to wszystko nam się udało i cały czas udaje. I wiem, jak bardzo czasem się nie chce, wiem, jak bardzo czasem ten brak kontaktu demotywuje, jak trudno jest w ogóle funkcjonować, kiedy się siedzi na przykład cały dzień przed komputerem. I jestem naprawdę bardzo dumna, że czasami wolniej, czasami szybciej, ale cały czas wszyscy idziemy do przodu, rozwijamy się, uczymy się i mamy właśnie okazję świętować tutaj takie nasze sukcesy. No i co, mam nadzieję, że każdy z nas wyciągnie z tego zdalnego czasu coś wartościowego i że za chwilę zobaczymy się już na żywo, bo teraz już pewnie wszyscy są zaszczepieni i powoli też wszyscy studenci się szczepią. A zanim przejdziemy do rozdania nagród Złotych Psi, chciałabym jeszcze powiedzieć wszystkim studentom, którzy może teraz przysłuchują się naszemu tutaj wydarzeniu na Facebooku, że po południu mogą się spodziewać konkursu na Instagramie, w którym będzie można wygrać na przykład między innymi bluzy wydziałowe, więc oczywiście zapraszamy serdecznie do obserwowania. A teraz już przechodzimy do rozdania nagród. Ja tutaj jestem z dwóch kont, więc muszę teraz wyświetlić prezentację. I chyba nawet już ją widać. Mam nadzieję, że tak.
widać. Jak wiadomo, Złote Psi to jest coroczny plebiscyt organizowany przez studentów i studentki naszego wydziału. I tradycja zaczęła się już w 2012 roku, czyli w zasadzie za niedługo będzie 10 lat od pierwszych Złotych Psi. Podczas prezentacji wyczytamy wygranych, a statuetki zostaną wysłane na Wydział Psychologii. Tam będzie można je odebrać i też postaramy się od razu wysłać zeszłoroczne statuetki, ponieważ w zeszłym roku tylko wysłaliśmy dyplomy osobom wygranym. Teraz już mamy taką możliwość, żeby to wszystko wysłać. W tym roku przygotowaliśmy 5 kategorii. No i oddaję głos tutaj Hubertowi. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj ja mam zaszczyt zapowiedzieć nominowanych oraz zwycięzcę w kategorii Dobra Dusza. Kategoria Dobra Dusza. No, każdy student spotkał się kiedyś na swojej drodze z taką dobrą duszą. To jest taka osoba pomocna, wyrozumiała, zawsze pomoże rozwiązać problem, odpowie na każde pytanie, no i poda pomocną dłoń i wesprze w każdej sytuacji. W tym roku nominowani byli pani dr Dorota Karwowska, pani dr Agnieszka Wojnarowska, pan dr Tomasz Oleksy, oraz pani profesor dr habilitowana Barbara Bokus. No a w tym roku wygrała osoba, jest to właśnie osoba o niebywale złotym sercu. Studenci mają wrażenie, że jakby tylko mogła, to otoczyłaby opieką każdego z nas. No, prawda, jest to niemożliwe, ale myślę, że ta osoba robi wszystko, żeby to się stało. Serdecznie gratulujemy pani profesor Barbarze Bokus. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Nie wiem, czy pani profesor tutaj jest i chciałaby coś powiedzieć. No i jestem bardzo, bardzo zaskoczona i bardzo serdecznie dziękuję, ale rzeczywiście chciałabym niemal wszystkich, szczególnie w tym trudnym okresie, przytulić i pomóc. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. My również bardzo dziękujemy. W imieniu wszystkich studentów, którzy widać tutaj bardzo chcieli Panią nagrodzić. Kolejna kategoria to starszy brat wiedzy. Jak wiemy, brat siostra wiedzy. Pewne osoby na naszym wydziale łączą bardzo trudną sztukę nauczania z poszerzaniem własnej wiedzy. Mowa oczywiście o doktorantach, którzy ciężko pracują, żeby zdobyć stopień doktora, ale też z chęcią przekazują nam dotychczasowo zdobyte umiejętności, stawiając swoje pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. No i tutaj mamy kilka osób nominowanych. Pani Paulina Olszak, pan Piotr Kałowski, pani Dominika Adamczyk i pan Maciej Bieńkowski. Tegorocznym zwycięzcą jest osoba, która wytrwale zaraża innych optymizmem i pomaga studentom kroczyć przez zawiłości zajęć pomimo pandemicznych przeciwności. Mówię wytrwale, ponieważ ta osoba wygrywa kategorię już po raz drugi z rzędu, a zatem myślę, że już wszyscy pamiętają, że to pan Piotr Kałowski został wybrany w zeszłym roku i również w tym, także wielkie gratulacje. I nie wiem też, czy pan Piotr jest tutaj z nami. Chyba nie, ale w takim razie przekażemy mu później jeszcze mailowo tę nowinę, także wielkie brawa wirtualne i gratulacje dla pana Piotra również. Kolejną kategorią jest właśnie Złota Dygresja. Osoba, której zostanie przyznana ta nagroda, wyróżnia się darem do zabawiania studentów, opowiada różne anegdotki, dygresje, ale po prostu przy takim ogromie wiedzy chyba po prostu no, nie da się powstrzymać. Tegoroczny zwycięzca, nominacje. W tym roku nominowani byli pan profesor, doktor habilitowany Bogdan Zawadzki,
pan doktor habilitowany Michał Ruszczewski. Pan doktor habilitowany profesor UW Adam Tarnowski. Oraz pani profesor doktor habilitowana Ewa Szerniowska. No i tak, tegoroczny zwycięzca to jest osoba, która potrafi zaciekawić każdego studenta. Atmosfera na jego wykładach jest po prostu wspaniała i każdy student przychodzi na nie z przyjemnością, nawet w tych, prawda, trudnych czasach. No i po raz kolejny w tym roku, 2021, bo to już kolejny raz, mam przyjemność pogratulować wygranej panu profesorowi Bogdanowi Zawadzkiemu. Może jest z nami, chciałby coś powiedzieć. Dzień dobry Państwu, przepraszam uprzejmie, bo ja mam dzisiaj równolegle posiedzenie RDN-u, pracuję na dwa komputery i na dwa krzesła, ponieważ jak są za blisko, to tak głos interuje, że po prostu nic nie słychać. Dziękuję serdecznie. Na faktyczne dygresje będziemy musieli poczekać, bo to jest bardzo trudne, więc nie będę Państwu już czasu zabierał. Dziękuję serdecznie, kłaniam się uprzejmie i się już wyłączam z wizji. Bardzo dziękujemy i czekamy oczywiście z niecierpliwością na dygresję. Kolejna kategoria, która została po raz pierwszy stworzona rok temu i którą zdecydowaliśmy się podtrzymać, to król lub królowa zajęć internetowych. Ta kategoria została stworzona, żebyśmy mogli pokazać prowadzącym, że doceniamy wkład, jaki włożyli w przekazywanie wiedzy pomimo obecnej sytuacji. Laureat tej nagrody sprawił, że nauka online stała się dla nas przyjemnością i sprawił też, że praca w domu była nieco łatwiejsza, bo wszyscy wiemy, że to wcale nie jest takie proste, żeby się zmotywować. I w tym roku nominowani to pani doktor Agnieszka Wojnarowska, pan Piotr Pawłowski, pani doktor Karolina Małek, pani Dominika Adamczyk i pan doktor Tomasz Oleksy. I ta osoba, która wygrała, potrafiła zaciekawić studentów nie tylko podczas zajęć na żywo. To jest świetny prowadzący, który jest zawsze chętny do pomocy i studenci polecają go sobie nawzajem na naszych grupach na Facebooku. I tutaj nasze niesłyszalne brawa i gratulacje dla pana doktora Tomasza Oleksego. Jeśli z nami, to również zapraszamy do zabrania głosu. Szanowni Państwo, jestem naprawdę bardzo wzruszony tym wyróżnieniem. Bardzo za nie dziękuję. Naprawdę to udowadnia, że wykonujemy razem wspólnie bardzo dobrą pracę. To rzeczywiście nie było łatwe przygotować te zajęcia, które bardzo się cieszę, że Państwo je doceniają. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jeżeli zajęcia przestaną już być wreszcie internetowe, co mam nadzieję stanie się już w przyszłym semestrze, to poziom na moich zajęciach nadal się utrzyma. Dziękuję bardzo za wspólną pracę. My również bardzo dziękujemy. Myślę, że jak wrócimy, to będzie jeszcze lepiej niż jest teraz. I ostatnia kategoria. Złote psy to nagroda za całokształt pracy, przeznaczona dla wykładowcy, który zna odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania z rozległej dziedziny, jaką jest psychologia. Dla kogoś, kto jak wchodzi do sali, to po prostu hipnotyzuje wszystkich studentów. Przez co studentom wydaje się, że zajęcia trwają zaledwie chwilę. Ta osoba sprawia, że ma się ochotę posiąść całą dostępną wiedzę psychologiczną. Po prostu zaraża pasją. W tym roku jednak konkurencja była niezwykle zacięta. Nie było tutaj zdecydowanego lidera. Różnice pomiędzy kandydatami zawierały się naprawdę w jednym bądź w dwóch punktach. A jednak ten jeden punkt, prawda, zaważył. Nominowani to. Pani profesor doktor habilitowana Barbara Bokus. Pan doktor habilitowany Michał Bilewicz, profesor UW. Pan Piotr Pawłowski.
Pani profesor doktor habilitowana Katarzyna Szier. Oraz pan profesor doktor habilitowany Mirosław Kofta. No i tegorocznym wygranym jest osoba o ogromnej wiedzy. Jest znana zarówno na naszym wydziale, jak i poza nim. Jest to osoba głęboko zakochana w nauce i z pewnością jest to pasjonat nauczania. Studenci uważają, że jego wykłady są niezwykle wartościowe. Także tegorocznym wygranym jest pan profesor Mirosław Kofta. Gratulujemy, wielkie brawa. Może jest pan profesor z nami. Chyba pana profesora nie ma, także to również gratulacje wyślemy jeszcze drogą mailową. Jeśli chodzi o nominacje w naszych 5 kategoriach, to już wszystko. Rok temu przygotowaliśmy jeszcze nagrodę specjalną dla wszystkich pracowników i pracowniczek Wydziału Psychologii i w tym roku nie dodawaliśmy jej do prezentacji, ale jak najbardziej ją podtrzymujemy. Bardzo dziękujemy za ten rok. Gratulujemy wszystkim nominowanym i wszystkim wygranym, ale też wszystkim prowadzącym na naszym wydziale za ten rok, za to, że mieli Państwo tak dużo cierpliwości i wytrwałości, bo jak mówiłam wcześniej, wiemy, że praca online jest trudna i wielu osobom już się przykrzy. Widzimy też, jak ogromny postęp wydarzył się na wielu zajęciach online w porównaniu do poprzednich semestrów. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy dalej uczyć się na wysokim poziomie. I tutaj może od razu powiem, że gratulacje też należą się nowej ekipie dziekańskiej, która świetnie radzi sobie z tą trudnością, jaką jest nie tylko pierwszy rok w kadencji, ale dodatkowo w pandemii. I współpraca z Państwem jest naprawdę dla nas ogromną przyjemnością. Dziękujemy też wszystkim studentom za wzięcie udziału w głosowaniu i za to, że nie tracicie mimo wszystko studenckiego ducha i dalej wytrwale uczycie się online i działacie w różnych kołach naukowych. Ogromne brawa też dla studentów pierwszego roku, którzy mieli okazję poznać się tylko przez chwilę, a niektórzy w zasadzie wcale nie mieli okazji zobaczyć się na żywo. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku, a kto wie, może nawet już gdzieś tam od wakacji, będziemy mieli okazję się zobaczyć, zrobić jakieś spotkanie, lepiej się poznać i że Wy będziecie też mieli okazję zobaczyć wydział i poznać naszych wspaniałych prowadzących na żywo, nie tylko tych, którzy dzisiaj wygrali, nie tylko tych nominowanych, ale wszystkich, którzy na pewno też zasługują na ogromne brawa za te 2 poprzednie semestry. Także jeszcze raz wielkie wirtualne brawa dla wszystkich nominowanych i wygranych i ogromne podziękowanie za dokładanie szczególnych starań w utrzymaniu takiej wspólnoty w naszych pandemicznych czasach. Bardzo dziękujemy. Z naszej strony to wszystko i do zobaczenia. Oddajemy głos. Ja jeszcze korzystając z okazji chcę podziękować Państwu, bo bez studentów, bez samorządu, zarządu samorządu studentów, takiego jak Państwa byłoby o wiele trudniej. A ze wszystkimi działaniami, które podejmuję, więc moje podziękowania i gratulacje dla Państwa również. Proszę Państwa, ja bym chciał już w tym momencie, trochę kończąc właściwie nasze dzisiejsze spotkanie, podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Psychologii, bo tak jak pani Karolina przed chwilą powiedziała, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdybyśmy wszyscy nie podejmowali wysiłków ku temu, żeby czy prowadzić najlepszej jakości badania, czy w najlepszy sposób uczyć, czy też w najlepszy sposób oddziaływać na środowisko, na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Proszę Państwa, i na samo zakończenie chciałem podziękować tym, którzy są takimi cichymi bohaterami dzisiejszego spotkania również. Osobom, które dostarczają nam wsparcia informatycznego w prowadzeniu tych wszystkich wydarzeń, spotkań, całemu działowi IT, który odpowiadał przez ten ostatni rok na każde pytanie, które zadaliśmy, nieważne czy ono było z kategorii tych banalnych i prostych, czy z kategorii tych bardzo skomplikowanych. Bardzo
Państwu dziękuję, bardzo wszystkim dziękuję i zamykam dzisiejsze spotkanie Święta Wydziału. Dziękujemy Panie Dziekanie, dziękujemy wszystkim serdeczności. Gratuluję wyróżnienia. Dziękuję bardzo Panie Dziekanie. Ja dziękuję studentom, bo oni są solą naszego wydziału. Dziękuję. Ja gratuluję ekipie dziekańskiej tak fantastycznych pomysłów na nagrody. To było w punkt, to było fantastyczne. To gratuluję wszystkim, naprawdę jestem pod wrażeniem docenienia pomysłów, zobaczenia, ile osób naprawdę wkłada tak ogromne serducho po prostu w tą pracę. No także wielkie, wielkie gratulacje dla ekipy dziekańskiej, dla wszystkich, którzy dostali nagrody, bo myślę, że po prostu naprawdę to było niesamowite. Myślę, że jest bardzo dużo osób u nas, które też no, tych nagród jest mało, tak, to jest ograniczona liczba, ale po prostu myślę, że naprawdę jesteśmy niesamowitą społecznością po prostu. Dokładnie. Ja też mam takie wrażenie, że jesteśmy taką społecznością, która no właściwie każdy zasługuje u nas na nagrodę, bo robimy rzeczy ponad przeciętne, naprawdę ponad przeciętne. To jest ten paradoks, prawda, że więcej osób u nas robi ponad przeciętną niż przeciętnie by to wynikało. Ale to prawda. Tak. Dziękujemy za te słowa, bo bardzo trudno było przyznać te nagrody. To tak naprawdę trzeba byłoby ich mieć